tu Madzia. Witam Was w kolejnym odcinku Minecrafta na obcasach. Witam Was już w wersji 1.3.1. I tak jak obiecywałam, pojawia się kolejny odcinek. Cóż, będziemy się żegnać tutaj z tym miejscem, bo będziemy się przenosić w inne. W niektórych innych moich seriach o tym wspominałam. Ale co zanim do czego? To tak, swój level ze smoka rozdysponowałam sobie na narzędzia. Udało mi się właśnie mieć jedwabny dotyk, silk touch i w końcu zazielenimy jedną półkulę. Rozdałam też na inne narzędzia. Tutaj na kilof nie rozdawałam, ponieważ tych kilofów bardzo dużo mi szło, bo były mi potrzebne w piekle, do czego zobaczycie później, więc stwierdziłam, że nie warto. Cóż, Konstanty, żegnać się będziemy. Czy się na mnie patrzysz jak na robaka? Nic. A, i jeszcze, jaki ja tutaj błąd mam? O, cześć. Mój bawan nie zostawia w tym miejscu śniegu. Nie wiem, o co to chodzi. Czy to są jakieś błędy z obecnymi wersjami Minecrafta, czy jak? Bo poprzednie bawany zostawiają mi śnieg. A jak, to zaraz wam pokażę. Jak zapewne pamiętacie, w moim metrze postanowiłem mieć pracowników i były nimi właśnie bałwany. I tylko te bałwany postawione x czas temu dają mi śnieg. O, tutaj ich biednych... Tadzio! Oj, nie Tadzio, mruczek. Kocie, wredny sieć. Nie kazałam ci wleźć w skałę. Tak, i tutaj właśnie, o, ten bałwanek biedny, tylko jeden, on produkował śnieg, te też jakoś nie chciały, robiłam im tutaj większe zagrody, nie chciały, no. Ten tutaj bardzo ładnie, o, produkował śnieg, on jest naprawdę wysłużonym, on powinien tutaj medal honorowy dostać i w ogóle. No, a śnieg był mi potrzebny, żeby wykończyć jedną półkulę. I drugą zrobiłam neterową, zresztą już tam idziemy, to zobaczycie. Jak widzicie, odcinek ten nagrywam jeszcze bez Optifine'a, bez mojego kochanego texture packa. Statki też jeszcze nie wykończyłam. A co na razie, to weźmiemy sobie... O, zbierzemy. Się tam nam przyda do półkuli. I jeszcze prosiłabym, że jeżeli ktoś by wiedział, dlaczego tak się dzieje z tymi bałwanami, żeby mi powiedział. Bo podejrzewam, że w przyszłości śnieg mi będzie potrzebny, a mi się nie uśmiecha wracać tutaj do tego bałwana jednego i jego ciągle tutaj męczyć. No, kiedyś będzie musiał odejść na emeryturę. I nie wiem, czy to jest właśnie wina modów Optifine'a. W sumie innych modów nigdy nie miałam, no Mow Creatures raczej na to nie wpływa. Co to owca tam robi? A, chciałam przybliżenie zrobić, a nie mam. Skąd wyście się tu pobrały? Jeden miał siedzieć na tronie, a drugi miał być grzeczny. Siadaj, siadaj. Wy ze mną przez piekło nie przejdziecie. No. Tak, spal się. O, tutaj jak ktoś siedzi mojego Facebooka, widział, że... A wy co? Jak poza płotem to na mord. No. Tutaj jest hodowla moich czarnych owieczek. Tam gdzieś jedna biała kiedyś była, tylko nie wiem, czy ja ją zamordowałam, czy uciekła. Chyba uciekła, to chyba była tamta z mostu. No mniejsza. W każdym razie te owieczki też miały zacne zadanie i były mi potrzebne. A na razie zajmiemy się sadzeniem trawy. Tutaj w sumie nic się mi nie zmieniło. A, zaraz wpadnę. Widzicie ta nasza trawka? Jej, jak ładnie wygląda. Zrozumiałam, że tym kilofem mogę zbierać sobie inne te, nie? Surowce i w ogóle wszystko. O, jak tu mrocznie, jeju! Jaka bida bez Optifine'a. Dobra. No to sobie teraz posadzimy trawkę. Tu. Teraz może najpierw sobie wykopię cztery dołki. O. Hop. Jest. No i teraz sobie poczekamy, aż to wszystko ładnie obrośnie. Jak
widzicie, doczekaliśmy się, aż wszystko porosło, a ja się doczekałam Optifine'a. No widzieliście, jaka była widoczność bez tego modu. Teraz wszystko ładnie widać, Madzia jest szczęśliwa i mogę wam pokazać w końcu, co porobiłam w tych półkulach. Tu mi ładnie trawa obrosła, tylko tutaj nie wszędzie mi poobrastała. Jeszcze, zaraz, gdzieś tu mi nie rosła. Tam chyba mi nie rosła. Zaraz, poczekaj. Tu mi nie rośnie, to będę musiała potem zbić. Dobra, ale to już szczegóły. Tam się nie interesujemy, idziemy tam. Tutaj zrobiłam półkulę śniegową, pokazywałam wam zdjęcie na Facebooku. No, specjalnie nie wyglądała. Wygląda mniej więcej tak. Tutaj bardzo oszczędzałam glowstone'a, jak widzicie. I kombinowałam z oświetleniem, jak tylko mogłam. Największym moim pomysłem... Zaraz nie... O, mam nożyczki. Dobra, jedzonka na razie nie chcę. O, tutaj pochowałam glowstone'y. Ich tako nie widać, ale dają bardzo ładnie światło. Chodź, ekwipunek niestety przepełniony. Tutaj by mi pasowało lód zrobić i ja to kiedyś zrobię, tak samo i tutaj. Tylko, no... Dopiero teraz mam kilo z silk touchem i dopiero teraz będę mogła wydobywać lód. Teraz jeszcze tutaj naprawimy. Tutaj sobie robiłam źródełka, żeby nie biegać po wodę daleko. Tak, jak widzicie, mój biedny bałwanek się napracował, żeby tego śniegu naprodukować, ale on był, jest sympatyczny, ja go bardzo sobie szanuję i cenię. Tutaj nie bardzo wiedziałam, co i jak można zrobić w takiej altance. W ogóle w tej altance chciałam wykorzystać wszystkie kolory drewna, jednak nie do końca to zacnie wyglądało, więc poszły tylko dwa. A tutaj zrobiłam krzyż. Nie, to nie jest krzyż prawosławny, to jest zwykły krzyż. Fajny odgłos jest, jak się biega po śniegu. Dobra, mniejsze. W każdym razie tak ta półkula wygląda. Niektórzy po zdjęciu mówili, że niepotrzebnie dałam tutaj liany. Ale bez lian natomiast tak pusto mi się wydawało. W dodatku ja lubię tutaj zieleń i wszystko. O tak, to jest mój genialny pomysł. Wieszanie glowstone'a na lianach. I tak to się mniej więcej prezentuje. Teraz ja jeszcze miałam jedno gdzieś bajorko takie. W ogóle właśnie bardzo dużo problemów miałam z oświetleniem tego w miarę sensownie. O jest bajorko. Bo akurat w tej półkuli nie wiem czemu strasznie dużo mobów mi się spełni. Ale na razie jest okej. Okay. No i bez Optifine'a to tutaj na takiej odległości, na takiej, może na takiej, dopiero krzyż było widać, altanki w ogóle, więc chwalić twórców Optifine'a, błogosławić ich i co bądź. Zaraz zanim tam pójdziemy, ja się muszę nakarmić. Już? Myślałam, że więcej jabłek się je. Dobra, tam jest ta moja półkula piaskowa. Mruczek, no, stwierdził, że nie będzie królem. Nie wiem, gdzie on został. Gdzieś go widziałam ostatnio. No tutaj żadnych zmian nie poczyniłam. Te liany pousuwałam, bo były liany tu przy wodzie w jednym miejscu, ale to fajnie nie wyglądało. W dodatku rozrastały się na boki i tak nie fajnie. Tak, a tam zrobiłam półkulę enderową. Że tak ją nazwę. Tutaj jest mroczne, tajne wejście. Chwila, bo tu... Nie, tu nie ma. Tak, tutaj najwięcej... glowstone mi poszło. Tylko podłogę stwierdziłam, że zrobię z tego piasku endu, piasek kresu. No nie wiem, z tej skałki. Bo obawiałam się, że mi nie wystarczy tego wszystkiego z enderu, a potrzebuję tam jakiej takiej podstawy, bo chcę kiedyś w przyszłości zrobić w enderze zamek. Owce właśnie, tamte czarne były mi potrzebne, żeby zrobić ściany, niby taką, wiecie, imitację tamtego świata, bo tam mrocznie ciemno. I też miałam problemy, co tu, jak tu wymyślić oświetlenie fajne. No, powstało coś takiego. Jak będziemy zaraz, bo udamy się do piekła na wyprawę, będziemy przechodzić przez piekło, to w połowie piekła nie ma już glowstone'a, ale że ja w piekle przekopałam ponad 4000 kratek, więc dalej już ładnie glowstone jest. Tak, a zapytacie się, co to jest? Nie, to nie jest siedlisko kostków. W ogóle pójdziesz tym stąd zaraz.
To jest, słuchajcie, to miało być coś na wzór bez tego dołu, odtąd do góry. To miało być taki jakby inkubator w formie jaja smoka. Nie chciałam tu robić żadnych schodków ani drabinek, żeby się dostać, więc musiałam zrobić wodę, bo aby dostawać się przez lawę, trzeba byłoby bawić się w mikstury, czego ja nie lubię. Kostek. Dobra, będzie strażnikiem. Nadaje ci miano strażnika smoczego jaja. Tak, jaja z sobą wzięłam. I je teraz tutaj ładnie, honorowo składamy. O, i zostajesz tutaj ku czci pokonania smoka. Tak, i ona sobie tutaj będzie leżała, bo mówiliście, że mi gdzieś koło domku położyła czy coś, no to proszę, ma swoją miejscówkę. A ty, kostek, pilnuj. No jest, już myślałam, że poszedł. W sumie nie było co tutaj tak za specjalnie zrobić w tej półkuli, bo świat Enderu, no wiecie jaki jest, no. Bedrocka nie miałam jak wziąć, skąd wziąć, żeby tutaj jakieś słupy porobić. A obsybianu bardzo dużo nie kopałam, wykopałam tylko 15, żeby mieć na portal w piekle. A poza tym, nie wiem, mi się podoba taka półkula, taka z jednej strony skromna, no z drugiej... No i sami ocencie, no. Nie mogłam wymyśleć, co tutaj zrobić właśnie to miejsce na jajo, więc stwierdziłam, że zrobię coś takiego. Gdzie już jest zombiak? Dobra. Sprawdzałam, czy mój kilof nie zginął. Ale o wiele ładniej teraz tutaj to wszystko wygląda, jak trawa porosła, naprawdę. Teraz to elegancko jest. To co, opuszczamy na razie nasze półkule i idziemy, że tak powiem, w świat. Jeszcze rzuc oka. A! Nie mną, tylko oka. I to z góry chciałam popatrzeć sobie. O, stój. Nie, naprawdę ładnie wygląda, jak to porosło. Jeszcze gdzieniegdzie trawę sobie posadzę z czasem. Oj, tam się noc zaczęła, to tam będzie fight. Mam nadzieję, że mnie za mocno nie zleją. Zresztą dobra, to tam... Nic. Dobra. To biegniemy sobie szybciutko. Teraz, słuchajcie, pójdziemy do piekła. Zobaczycie tunel, który przekopałam przez ostatnie tygodnie. Bo ktoś, naprawdę nie pamiętam kto, doradził mi, abym coś takiego zrobiła, żeby te nowe tereny się pogenerowały mi z 1-3. Po przejściu przez portal znowu do tego świata. Więc tak też uczynimy. Naprawdę nie... O, moje koty się znalazły. Wy zostajecie, nie pójdziecie ze mną do piekła. Zresztą i tak nie możecie. Nie. Zombiaka słyszę. Ale ja tu jestem obudowana, to ty mi dużo możesz, nawet jak tu jesteś gdzieś. No dobra, uciekam. W każdym razie, nie wiecie nawet ile razy ja robiłam sobie kopię save'a. Praktycznie co? Jakieś 100 kratek? Nie creeper, nie! Nie, nawet nie próbuj wybuchać. Żeby tylko się nie zabić, nie stracić doświadczenia i żeby wszystko ładnie wyglądało w tym piekle. Bo wiem, że mogłam... Zaraz, portal jest na górze. Wiem, że mogłam sobie wcześniej wszystko, cały exp wykorzystać i w ogóle, jednak sam poziom 20 expa to też dla mnie jest dużo. A też mogłam z drugiej strony robić, nie robić prostego mostu, tylko po tych górach, dolinach przechodzić. Wiecie co? Ja sobie tutaj zmienię teraz na kojowy, żeby mi tutaj gasty nie warczały. A wracając do mojej myśli, robiłam cały czas proste mosty, a nie tako, żeby wiecie, przez dolinę, góry iść, po prostu, żeby później, jak kiedyś zechce wrócić się, z czasem nie zgubić. Tak, tutaj macie, jesteśmy na x, y koordynaty i zobaczycie później, jak już dojdę na koniec portalu, na koniec korytarza bardziej, jaka to była długość. A na razie, żeby was nie zanudzać drogą przez 15 minut, po prostu to wszystko przyspieszę. No właśnie, tak.
I dotuptaliśmy w końcu na miejsce, na koniec naszego tunelu. A, mi minęło, słuchajcie, ponad 10 minut, wam kilka sekund. No, to tylko dobrze dla was. To co, stawiamy sobie tutaj portal i idziemy w nowy świat. Dobra. O, nie tu, tu. Jak widzicie, tunel był bardzo długi. Tutaj macie obecne koordynaty, ile się zmieniło. I cóż, ja chciałam jeszcze rzeknąć w związku z tym, że bardzo dużo mam netherracka teraz po kopaniu tego tunelu w tym moim domku. Tak więc postanowiłam, że z netherracka zrobię ten ów zamek, co miałam go robić w enderze. Ale to kiedyś w dalekiej przyszłości, więc na razie sobie tym gitary nie zawracamy. Teraz ja się jeszcze nakarmię przed wejściem. Nakarmimy się, włączymy potwory. Właśnie nie chciałam gastu, żebym podczas tego, jakbym biegła, żeby mi nie rozwaliły mostu. A wszystko robiłam sobie z netherracka, żeby nie wracać za często, bo się w sumie nie chciało. No, ku przygodzie. Ej! Co jest? Hello? Ludzie. Ała, nie bij mnie. No, jak wypad ze świata, no. Będę płakać. Jesteśmy znowu w tym samym miejscu przy portalu. Wgrałam sobie mój stary save, więc wszystkie rzeczy, które wtedy z sobą miałam, to odzyskałam. Cóż, jestem zdziwiona, że coś takiego się zrobiło, bo wcześniej testowałam właśnie, czy nie pojawiam się w jakiejś wodzie, czy coś. I wszystko działało, naprawdę. Jestem tutaj w szoku. A akurat nie było tak, że niszczyłam później ten portal i specjalnie go stawiałam przy was, tylko po prostu wgrywałam save, w którym nie było tego portalu, więc nie wiem, o co chodzi. No cóż, próbujemy jeszcze raz. Niby to do 3 razy sztuka. I? Jej, udało się! Wow, udało się tym razem. A, klatki latają, ale cóż, teren nowy się generuje, bo widocznie mnie tu jeszcze nie było. O, dżunglę mamy blisko, jak fajnie. To się przy okazji... O Jezu, ile krówek. Zaraz, jeszcze nie, chwila. Ja chcę później trafić do tego portalu, tutaj będzie jakaś tam stacja, sobie zrobimy czy coś. No co prawda, będziemy musieli tu trafiać. W ogóle nie, jeszcze inaczej. No, mamy koordynaty. Przynajmniej wiem, gdzie jesteśmy. Dobra. Tu już wiem, jak się znaleźć w rzeczywistości. Zawiam wszystko, ja sobie tu postawiam. Tak, to są nowe tereny, mamy kakao! Whee! Nie no, sorry, odbijam już na złych konfach siedzę. Mamy kakao, jakie ładne kakao. Dobra, to. Czyli tu mamy nowe dżunglę, jak fajnie. Czyli będzie nowe drzewo, dużo drzewa. A to jest bardzo dobre na budowę nowego domu. Mamy biom zimowy, którego ja nie chcę. Nie lubię biomu zimowego. Dobra, ja się tu nie wydostanę. Pójdźmy może trochę w tą stronę. Mi by zależało na tych wysokich górach, bo ja bym chciała szmaragdy. I fajnie byłoby właśnie, gdyby koło tej dżungli były.
wysokie góry. Idź, świnka, ja chcę tu. Chcę się rozejrzeć. To jest taka dżungla śnieżna. Może pójdziemy jednak w tamtą stronę. No, deszcz i co jeszcze? No, a, klatki. Ja tu nagranie mam, proszę mi tu nie deszczować. No, pójdziemy w tamtą stronę troszkę. Tak, tam jest nasz portal. To my pójdziemy zaraz w tamtą stronę, niby jest dom, jak kompas pokazuje. Więc pójdziemy trochę w tą stronę. Nawet bym się pokusiła, żeby w takich wielkich górach sobie domek zrobić, bo ja w dżungli nie chcę domku, ja nie lubię dżungli ogólnie. Dżungla jest fajna, ale do budowy domku mi się nie nadaje. Zajdź, krowa. No, dżungla widzę spora, z jeziorkiem nawet ładnym. Bardzo ładnym jeziorkiem. Dobrze, że tym razem się udało, bo już kminiłam, co tu trzeba będzie zrobić, jeżeli się nie uda po raz któryś przejść przez portal. Już myślałam o tworzeniu nawet nowej mapy. A na szczęście się udało. No tu mamy tą pustynię zaraz chyba całą dużą. No, wielka pustynia. Nie pogada. Ej, ile tu kakao? Będzie ciastków? Oho, oho. Tam jest też. No ale ja się teraz powiedzmy, że wracam trochę. Aha, bak ze światłem. Tu jeszcze jakaś dżungla powstaje. No ale ja bym chciała wysokie góry, no. I żeby blisko portalu były. No tak, mam wymagania, mam takie zachcianki, że ho, ho. Bo tunelu powiększać nie chcę w piekle. Wiesz, takie bezmyślne kopanie 3x3 jest fajne i ja to lubię, ale nie, ja już mam na razie dosyć. Chcę trochę na powierzchni pobyć. I to na tym sejwie. Czym mnie tu niebo obdarowało? Sadzonku, jak fajnie. Jak ja się cieszę. No, generuj się coś. Dobrze, że u mnie na sejwie nie są ustawione te wielkie biomy, bo byłby problem większy ze znalezieniem czegokolwiek. Ja już mam problem. To teraz sadzonki same niby wypadają? Tak jak tutaj ta? Nie, tam jest zima. A. No cóż, wiecie co? Powiedzmy, że ja sobie teraz wrócę do mojego portalu. Tam sobie go jakoś obuduję, żeby cokolwiek mi go nie zniszczyło. Żaden creeper. W ogóle sobie zrobię jakąś skrzynkę, pochowam te moje cuda cudości, co ja mam przy sobie. To mi się podoba. I co? I ogarnę tutaj ten teren, zobaczę, gdzie tu są jakie wysokie góry, zrobię może jakąś ścieżkę i po prostu w następnym odcinku jabłko! Tak, w następnym odcinku będzie jabłko i drugie jabłko. W kolejnym odcinku po prostu zobaczymy, co tutaj nowego mamy, co ja tutaj poznajduję. Bo naprawdę tak chciałam już tutaj sobie pograć, pooglądać to 1-3 u siebie na sejwie, no ale tak czekałam na Optifine'a. To kakao mi się bardzo podoba. Naprawdę, fajne jest. O, lód. Testujemy. Ja, jaki ładny lód. No, Madzia jest już szczęśliwa. Na dobry początek mamy lód. Jaka ładna kosteczka. Dobra. Już kończyłem psychozy. Teraz przejdę sobie tutaj może troszkę. Zobaczymy, co tu z tej strony będzie. To jest wzgórze, ale to nie są te wielkie góry, co są mi potrzebne do szczęścia. W ogóle teraz w tej okolicy też trzeba będzie znaleźć nową tą. Nową wioskę, nowe wszystko. Ojej. A to nic, Madzia tak lubi.
odkrywać nowe tereny. Chodź, Sadzonka, nie zostawię cię tu samej. No teoretycznie tutaj gdzieś jest mój portal, ja go sobie zaraz gdzieś znajdę sama. O, więcej Sadzonek. Tak, i ja tutaj sobie będę ogarniała to wszystko, wiecie. A na razie kończymy dzisiejszy odcinek. Kolejny zapewne niedługo, bo tutaj na pewno będzie dużo fajnych rzeczy do pokazania, do odkrycia wnętrzy. Więc się szybko spotkamy i zaczniemy tutaj coś działać. Zaczniemy pewnie od jakiegoś nowego schronienia, domku czy coś. I będzie fajnie. Jeszcze zaraz, bo miałam chyba o coś się was zapytać. Gdzie mój portal? Nie o to miałam was zapytać, ale portal jest. Portal jest. Aha, wiem, że miałam się zapytać. Nie tego chciałam. Czy te wielkie biomy, to znaczy niewielkie biomy, wielkie góry, te wzgórza i wszystko, czy one występują... O, mamy domek od razu. Czy one występują przy jakichś określonych innych biomach, czy jak? Bo żebym na darmo też nie latała tutaj po tej mapce i sobie nie szukała szczęścia tako. Więc o to bym was prosiła. I jeszcze o wyjaśnienie z tym śniegiem, dlaczego on mi się tu nie tworzy. No tutaj mam blisko biom zimowy, ale jeżeli podstawię bałwana w biomie zimowym i on dalej nie będzie mi produkował śniegu, no to tak trochę marnie, więc was o to bym prosiła, o wyjaśnienia. Ale cóż, ja na razie tutaj się lekko ziemiankę pierwotną sobie zrobię. Tutaj jakieś drzwi się zaraz postawi i tam sobie schowam skrzynkę z rzeczami blisko portalu i pójdę sobie tutaj zwiedzać, co tutaj się dzieje ciekawego w tym świecie. A jak na razie dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się, no i cześć.